Kto mi śniadanie przyniósł? I ty w zamian chcesz swoje, tak? Ode mnie. Takie śniadanie. Dziękuję, Kolo. Kolo to mi zawsze przynosi, prawda? O. A wy dzieci co? Na deszcz idzie. Burza ma być. I się schodzą już. A mamy w ogóle piątą rano, tak? Kolunia, dziękuję ci bardzo. No, wspaniała, wspaniała, wspaniały szczurek, tym razem samica, chyba kot, na wiecie. Nic. O Jezu, dziewczynko, dziewczynka moja jest już trochę przygłucha, niestety, tak? Kochanie, ona się wystrasza. Moje. Dobra, idę po kawę. Dzisiaj ugotowałam moim perlicom, tamtym też. Tam są trzy samice i samiec. Tu jest samica i samiec i dwie samiczki. Co, kochanie? On zawsze straszy rano, zawsze, tak? Ugotowałam im taką, miałam, kurczę, mi się zalęgły coś. Ta kasza taka. Jęczmienna. Ugotowałam im z pomidorami. Tutaj jeszcze mają kawałek owsianki jakieś. No. Co to jest? Aha, tu jest trochę batonu dla psa. Wiecie, tam jest białka sporo, nie? No i taka zupa dzisiaj. Proszę, jedzcie, proszę. No, co jest? Co jest? Ojej, spadniesz. No, one się ochwaciły, wczoraj też miały, ochwaciły się. I będzie burza. Jezu, grzmoni. No macie. Ops. Nie, no. One są. Ja je próbuję od tej. Koniec, poszły do domku. Ja je próbuję od tej. Wiecie, tej paszy odzwyczaić, bo one po prostu ją uwielbiają. Nie, to nie. To nie musicie jeść, jak nie jesteście głodne. Dobra. Jedzą, może za blisko byłam, ale tak, żeby się rzucały jak na tą paszę, to nie. No. B? Niedobre, B. To nic. Wybredne nawet perliczki, Jezu. Puściłam dziewczyny. Trochę już zaczynają mnie denerwować, bo już w siatkę tłuką. Ciekawa z dziewczynami będzie. Muszę zabezpieczyć siatkę w niektórych miejscach. Niech sobie trochę pochodzą. Bo ja później jadę w jedno miejsce. No i po prostu niech sobie trochę pochodzą. Chodźcie! Pipin oczywiście. Beli, trzeba pazury, znaczy te kopyta znowu podciąć, racica. Ona ma po prostu przerost. Ona od zawsze ma problemy z tym, musi mnie ktoś ją podtrzymać albo... No nie wiem, może ją przekonam, żeby stała. Boże, jakaś mucha mi wpadła. O, już się zaczyna. Piękny poranek, nie pipiś? Pojechałbyś z nami, ale ty jesteś nie za bardzo. Czego piszczysz? Dobra, ogarniam im tą siatkę, bo przecież tam wyszły. No tam. Ale pani, nie, to kawa jest moja, proszę pani. Kawa moja jest. Nusia, kawa jest moja. Nusia już na śniadaniu była. Taka piękna Niusia. Ona ma przepuklinę. Jej matka jej źle obcięła, ale i tak uciekła jej matka od nas. Tak? To jest taki piękny. No i pięć kotów musiałam wykarmić. Na koźm mleku jechałam. Ile ona już ma? Osiem? Osiem i trochę, bo nawet dziewięć. Bo Iwo był malutki, jak ja to wszystko karmiłam.
No i ma taką lekką magulkę, ale to nic jej nie przeszkadza. No i od drugiego dnia te pięć kotów miałam, tak? Wnusia została, a reszta poszła do takiej pani Basi. No. Dobra, kończę kawę i się biorę za robotę. Świecącą maszę to można by było jeszcze dopuścić, ale to w tym roku to ja sama nie dam rady. Babkę lancetowatą, kwiat, jak sobie je. Przestaniesz? Po co tu przyszedłeś ze mną? Jak ci się nudzi teraz? Maszka. Dobry króliś. Zostałam. Oto takie specjały łodyga kopru. Akurat kopru nie mam, to mu dam, bo mam jeszcze tam liść. Suszony liść mniszka na przykład dostałam, bo taki jeden króliś po prostu nie je. Masz koperkę. Mini króliś nie je tego. Nie wiem czemu. O. Co my tu jeszcze mamy? Tam masianko z aromatem miętowym. Mięty tu jest sporo. Się otwiera to mięty czuć. O! Kompleks krok. Jakieś takie karotki. Omega 3 te sprawy, tak? Dostaniesz karotkę. Jeszcze tam mam inne trochę rzeczy. Na, wziąłeś i wóź? Kolaszki? To podnieś tu wlej. O, takie jakieś kroksy. Dobra, nieważne. Nie ma po polskiemu? No nie ma. Dobre? Smakują ci? Smakują ci? Takie kroksy? No masz kroksa. No nie palec, kroksa tu. No, no, dobre, on to zjadł, wszystko zjadł. O. Chrup, chrup. Je, dobra. No i takie sianko. Prosto z farmy. Ja mam całe dwie bele siana. No ale cóż, jak nie je, to trzeba no dać tam temu, nie? Pysnę, pysnę, tak. Jedz. No taki milusi króliś, no, milusi. Chodź, Maria, do mnie, chodź. O, miałam wam kabel wyjąć. Chodź, Marianek. Marianek się boi ciebie, wiesz? Mój Marianek złociutki. Złocisty Marianek. Już? Kupiłam. Idzie pomocnik mój. Kupiłam Tofi. Takie im kupuję. Melasowane są. Bo nie melasowanych one tak za bardzo to nie. Wiecie, melasa słodka. Fajnie jest, też jest słodki. Idę im zaniosę i namoczę. Bo czasami im niemoczone daję, ale to wiecie, zęby te sprawy to tak nie bardzo. I dam im zamoczę zaraz. No. I po prostu jak będę musiała wyjechać, to wyjeżdżam, to im to daję, bo to wtedy ich, wiecie, zamyka tak trochę, nie? One się najedzą i są spokojniejsze. O to mi chodzi. O, idą. I Kolo jest. I Kolo jest. I Kaja jest. I Kaja jest. Nohal wielki. I Pipi jest. A Dziubek jak zwykle u siebie, tak? Pod bramą. No co, Kajusia? No, słodki tu mam. Muszę w ogóle jeszcze samochód sprzątnąć. I po prostu zalewam, nie? Zalewam tak ponad to i to się zaraz namoczy. Chodź, ja chodzi się. Idę. Idę. Gdzie ja idę? Stawię rosół. Taki, wiecie, kolagenowy dzisiaj. Będę miała po prostu na kilka. O, dobra, tyle powinno starczyć.
jeszcze może trochę, na kilka zup, bo ja to sobie ewakuję. Na kilka zup będę miała. A później muszę wszystko podlać, nakarmić i pozamykać. Weźmy sobie takiego liścia do zupy. Do zupy, że dwa, świeże. No, do tego rosołu. Co jeszcze? Może kalafiora, który nie wiem, czy on w ogóle dojdzie, czy nie dojdzie. Trudno. Kalafiora, liść też wpadnie do zupy. Już późno. Tak wyglądają namoczone. Wyrwałam wszystkie selery. Gdyż patrzę, dwa po prostu wciągnięte w ziemię, to wyrwałam je. Mi tam za bardzo na korzeniu tej bulwie nie zależy, tylko na liściach. No, bo po prostu dwa wciągnięte. tak wyglądają. Jeszcze mogłyby się trochę pomoczyć, no ale tamte też nie wytrzymują, więc muszę im dać, nie? Skąd te ogóry się biorą? Ja rano szukałam. Znalazłam. Nie, Iwo rano szukał. Ja później szukałam. I teraz jeszcze raz znalazł. Jednego dnia. Nie wiem, one po prostu się kryją. Ja nie mam tych ogórków dużo. A jest przerośnięty. Trzeba sałatkę robić, nie? No. Posadziłam następne, już idą następne, będą teraz małe znowu. Wziąłam się za zbieranie. Co tam, Pipin, widzisz znowu? Co tam jest? Jeszcze mi zostało trochę. Tutaj są, trzeba uważać, tutaj są skorki, odorki, ślimaki, ćmojki. O! Nie widać? O, widać dobrze teraz. To są odorki. One są takie śmierdzące, naprawdę. Wydzielają taki smród. Często je na słonecznikach można spotkać. No pokaż, dlaczego to się nie zbliża? O! I one już zaczynają się przebarwiać. Tak jesienią też są. I jesienią przebarwiają się na taki brąz. No. I trzeba patrzeć, żeby się ich pozbyć, bo to one naprawdę śmierdzą. Wyłaś. Odorek się nazywa. Jego nie można dotykać, bo on naprawdę taki intensywny ma ten swój zapaszek. O, a tutaj chyba już się przebarwił jeden. Zaraz go zobaczę. Może wyszedł, nie wiem. Ale straszne są. Strasznie śmierdzące. No i jeszcze trochę mam na tym drzewie. Będziemy sok robić. Ja to w zasadzie robię tak dwa dni, bo to zdejmuję jak najmniej tego, wiecie. No. Czego? Tych łodyg. Jak najmniej. Zasypuję cukrem. Czekam do następnego dnia. I dopiero wtedy gotuję. Trzeba wygotować, żeby te wszystkie te... Bo on jest toksyczny. Trzeba go poddać się obróbce termicznej. I po prostu później przecieram. I przelewam butelki. Nie pasteryzuję, raczej w słoiki wolę, bo w butelkach to się może zepsuć. W słoiki wolę. To się wtedy, wiem, że to się zawekuje i to można trzymać, bo to taki syrop. Na słodko robię. Na słodko, nie chcę mi się bawić w te, wiecie. Bo po prostu jak się bawiłam w te bez cukru, to mi to się psuło. No, to tak. To dalej zrywam. Jeszcze trochę mi zostało. Obrałam. Świerszcze już grają. Ręce mam takie, o. Ale taki gar spory wyszedł. Już chyba nie będę dawała więcej. Chyba, że za dwa dni na przykład. Boże, jaka trawska. No i teraz zasypuję cukrem. Zostawiam tak na noc i następnego dnia też tak pod wieczór zaczynam to gotować. No. Taki przepis.
A my dzisiaj znowu tutaj przyszliśmy trochę żurawie, słychać. Przyszliśmy trochę na plażę, ale tyle było ludzi. No i dzień się już kończy i wracamy. Jak żurawie. Żurawie latają. Wchodzisz już, wchodzisz już. Wchodź, Marian, już. Dziub, dziub. Marianka, do domu. Marian. Z nimi zawsze jest problem, zawsze. Mariana, Marianna. Zapraszam panią. Marian, proszę. Ty czubem jesteś. Maria, idź już, idź do domu. Mówię, do domu. Tam odkręcasz, idziesz. Idziesz. Jaki jest. No nie mogę z nim. No już, szybko. Marianka, szybko, hop. Ty tak samo. Nie, już nie będziesz. Piękne mam buty, ja wiem. Marianka. No i to jest średnie. Marianka. Marian. Idź już do domu. Już. No. Nie mam do niego siły. Ah.